to, co zrobiliśmy, to jest takie unikalne. W tym sensie nie ma takiej rzeczy, takiego symulatora fizyki kwantowej. Możemy stworzyć eksperyment fizyczny, na przykład taki, za który była Nagroda Nobla. Mail od jednej pani profesor ze Stanfordu. Czy może tego używać na zajęciach? Powiedzmy, rzeczywiście, prawda? Mm-hmm. I wiem, że w kilku jest nie tylko używane, ale jest w materiałach, w oficjalnych materiałach edukacyjnych. Na przykład na Oksfordzie jest taki na Oksfordzie. No w tym jeszcze znam studiów Wojtka Zarembę, który jest jednym z założycieli OpenAI. No i to jest naprawdę, to co robią, to jest niesamowite. Patrzymy na jakieś kategorie, w czym to jest. Myśleliśmy, że może jakaś mało ważna kategoria. Tu patrzymy się, jest OpenAI, NASA. Byliśmy w dużym szoku. Dua Lipa, Oprah Winfrey, Drew Barrymore, Netflix i mógłbym tak długo wymieniać, to tylko przykładowi laureaci nagrody Webby Awards, czyli cyfrowego Oscara, przyznawanego od bardzo wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo w tym roku w kategorii Websites nominowany jest Polak, a tak naprawdę jego projekt. O kogo chodzi i o jaki projekt chodzi, dowiecie się za chwilę, teraz zobaczcie, czym jest Webby Awards. Webby Awards, Webby Awards. Gościem jest Piotr Migdał, twórca Virtual Lab. Czym jest, Piotr, Virtual Lab? Virtual Lab to jest symulator fizyki kwantowej, taki, który można odpalić w przeglądarce. Czyli otwieramy sobie stronkę i tam symulujemy cząstki światła, fotony, które są nośnikiem informacji kwantowej. I tam na zasadzie klocku Lego, drag and drop, możemy stworzyć eksperyment fizyczny, na przykład taki, za który była Nagroda Nobla w przyszłym roku, załamanie tzw. nierówności Bella. Czyli za eksperyment pokazujący, że nie da się wytłumaczyć fizyki kwantowej fizyką klasyczną. I oprócz tego właśnie laboratorium to też jest taka gierka, gdzie krok po kroku każdy może zaznajomić się z fizyką kwantową, na zasadzie takiej właśnie bawiąc uczy. Czyli tam nic nie trzeba liczyć, żadnych nie ma wzorów, rozwiązujemy jakieś łamigłówki takie logiczne, no, ale wszystko pod spodem to jest rzeczywista symulacja fizyki kwantowej. W tej samej kategorii jesteście nominowani m.in. z OpenAI, która dzisiaj zmienia świat, czatem GPT, z NASA. Jak gierka kwantowa trafiła do tak ważnego globalnego konkursu? Jak to się w ogóle stało? Też chcielibyśmy wiedzieć. Okay. To znaczy, jak chodzi o ten projekt, to właśnie to jest cały team, który to rozwijał. I to głównie to rozwijałem, czy lidowaliśmy to ze współzałożycielką Quantum Flight Lab, Klemi Jankiewicz, designerką. I właśnie ona zgłosiła do tego konkursu. Na zasadzie takiego właśnie lottery ticket. Takie losu na loterii. Totalnie nie wierzyliśmy, że to jest jakaś szansa tego, prawda? I w poprzednim tygodniu dostaliśmy e-maila, że no to już przyszło, prosimy dostać dalsze dane, bo jesteście nominowani. Teraz taki duży szok. Co tu się stało? Patrzymy na jakieś kategorie, w czym to jest. Myśleliśmy, że może jakaś mało ważna kategoria, takie no-name'y. Tu patrzymy się, jest OpenAI, NASA. Byliśmy w dużym szoku. Ale też czuliśmy się bardzo docenieni, bo to, co zrobiliśmy, to jest takie unikalne. W tym sensie nie ma takiej rzeczy, takiego symulatora fizyki kwantowej, który jeszcze byłby dostępny z przeglądarki nie dla naukowców, tylko dla też dla naukowców oczywiście, ale dla każdego użytkownika. Nie masz takiego poczucia, że to jest może chęć pokazania przez kapitułę tego konkursu, że weszliśmy w taką bardzo silną erę nauki technologicznej? Jak wróciłem parę dni temu z siedziby DeepMind, czyli jednego z liderów rozwoju sztucznej inteligencji na świecie, to jak się wchodzi do biurowca, to nie ma tam kwiatów, nie ma jakiejś pięknej recepcji, tylko cała ściana to okładki czasopism Science, The Nature, tam gdzie publikowali, które te artykuły naukowe zmieniały świat pomału, rozwijając jakieś obszary sztucznej inteligencji. Nie masz takie poczucie, że chodzi o to, żeby pokazać, jak ważną rolę dzisiaj pełni w ogóle nauka w rozwoju technologii? Znaczy, chodzi o takie siedziby DeepMind, to tak samo, jak, no to nie dziwnego, że tam, akurat się nie lubię, ale nie dziwnego, że tam mają okładki Science. Jak robiłem doktorat w takim Instytucie Nauk Fotonicznych, w Casta de Fels pod Barceloną, to też tam były właśnie okładki Science, artykułów naukowych z tego instytutu. Też bardzo, bardzo było ważne, żeby pokazać, że
jesteśmy liderami w tej dziedzinie, no tak samo jak DeepMind, to jest jeden z kluczowych graczy w tej dziedzinie. I teraz tak, jak chodzi o sam świat, no to no, właściwie z każdym rokiem rozwój technologii przyspiesza. I teraz, jak jest ten ChatGPT, to w ciągu 5 dni udało się uzyskać 1 milion użytkowników. A dlaczego? Bo to nie tylko badacze AI, nie tylko programiści, tylko zwykłe osoby, które nagle mogą interagować z AI. Mhm. I ta barwia się naprawdę robi się dużo niższa niż kiedyś. A powiedz mi, skąd w ogóle wziął się w waszych głowach pomysł stworzenia strony internetowej edukującej z obszaru fizyki kwantowej? No to ma w sumie dwie etapy. Jeden etap taki, że no, dość dużo działałem w edukacji, zwłaszcza z fizyki, w tym co jest zdaniem młodzieży, w Polsce to jest Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. I chciałem pokazać, że fizyka kwantowa jest dla każdego. I powiedziałem, że zrobię taką gierkę fizyki kwantowej, gdzie będzie dało się po prostu, każdy będzie mógł w to pograć. Nikt to nie wierzył. Zrobiłem taką małą gierkę, to było tam 100 tysięcy gameplay, w sensie 100 tysięcy tam osób grało, przynajmniej tyle gier tam było rozgrywek. I to się właśnie rozwijało po świecie bez żadnej takiej ingerencji. Wrzuciłem tu linka, nie wiem, na Reddit, na Hacker News i tyle. I później, w 2019, zostałem zaproszony przez profesora Artura Eckerta, jednego z twórców kryptografii kwantowej. Z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tak, a wtedy jeszcze też był dyrektorem Center for Quantum Technology w Singapurze. No i powiedział, że to świetny projekt. Jego student podeszł na zajęciach i tam tworzy niektóre z doświadczeń z jego zajęć. No i tam 3-4 przyjechał do Singapuru, dali rozwijać. Dostałem budżet na cały team na 3 miesiące. Brzmiało zbyt dobrze, żeby być prawdziwe, no ale było prawdziwe. Szukałem ludzi po świecie i to byli ludzie właśnie z krajów, tam z Szwajcarii, z Francji. No i też właśnie była Klem Jankiewicz, którą tam na chwilę poznałem na MIT Media Lab, w takim evencie w Berlinie z AI / sztuka. Ona ma background w designie, a też nauczyła się fizyki kwantowej, też technicznie, żeby umieć projektować dobre interfejsy. Bo dobry interfejs to nie jest, że to jest ładne. Też zwykle, ale nie zawsze. Tylko żeby pomyśleć, jak to jest używane. Jak coś bardzo skomplikowanego przedstawić w prosty sposób. Jak, żeby ta interakcja była przyjemna. No i ten projekt stworzyliśmy taki edukacyjny właśnie symulator fizyki kwantowej z częścią gry. No ale potem stwierdziliśmy z Klem, że chcemy iść dalej. Że wtedy był szybki rozwój komputerów kwantowych. Zaczęły się pojawiać takie, że da się po prostu wysłać własny kod i na nich obliczyć. I stwierdziliśmy, że zakładamy firmę Quantum Flight Trap i będziemy robić te interfejsy dla firm, tak żeby programiści i analitycy danych, tacy bez doktoratu fizyki kwantowej, mogli ich używać. I ten Virtual Lab to było coś, co było takim demkiem technologicznym, żeby pokazać, że potrafi zrobić rzeczy takie, którego nikt inny nie potrafi zrobić. I technicznie, że da się zrobić takie obliczenia w przeglądarce, bez instalacji czegokolwiek. No i chodzi o interfejs, że to jest najprostsze, jakie się da. I jeśli chodzi o takie komercyjne tam projekty, to mieliśmy na przykład dla Pascala, jednego z twórców tam komputerów kwantowych z Paryża, tak żeby rzeczywiście też przez przeglądarkę dało się korzystać z ich narzędzi. Czy wy wiecie, Piotr, w ilu ośrodkach akademickich, w ilu miejscach na świecie wasz Virtual Lab jest wykorzystywany dzisiaj, czy był wykorzystywany? W ilu to nie, tylko wiem, że w kilku jest nie tylko używany, ale jest w materiałach, w oficjalnych materiałach edukacyjnych. Na przykład na Oksfordzie. Jest taki wstęp do informacji kwantowej i po prostu linkuje do naszych konkretnych eksperymentów i polecę to narzędzie do używania, do testowania tych doświadczeń. I też na przykład jak się zaczęła pandemia i to jeszcze było dużo bardziej, powiedzmy, larwalnym stadium, bo dostaliśmy mail od jednej pani profesor ze Stanfordu, że to jest świetne narzędzie, teraz jest lockdown, więc niestety studenci nie mają dostępu do laboratoriów, czy może tego używać na zajęciach? Powiedzmy, rzeczywiście, prawda? I potem dostaliśmy ze Slacka screenshoty, jak to studenci rozwiązują zadania. I to też było bardzo takie fajne. I później też ciekawy feedback. Co działa, co nie działa, gdzie to rozwijać.
I taki feedback właśnie od użytkowników, zwłaszcza tych, którzy po prostu wpletają te swoje materiały, jest bezcenny. A też co jakiś czas jakieś maile od różnych edukatorów, profesorów. Słyszeliście o jakichś odkryciach, bardzo ważnych badaniach podjętych dzięki bądź z waszym projektem? Takich odkryciach też, znaczy nie słyszałem konkretnie, ale co jakiś czas sobie googlam, prawda, tam te Virtual Lab by Quantum Flight Lab i zobaczyłem, że cały projekt badawczy na całe lato, taki staż badawczym, używanie AI do generacji układów doświadczalnych w tym właśnie Virtual Lab. I patrzę się, o kurczę, fajnie, że to nawet jest cudzkie narzędzie, na podstawie czego da się budować inne rzeczy. I to w ogóle ktoś niezwiązany, to w ogóle to nie jest tak, że ktoś mógł polecić ze znajomych kolaboratorów. Piotrze, jak takie projekty się monetyzują? Na czym wy zarabiacie, tworząc taki projekt, skoro on jest open source'owy? Nie, tylko ta część nie jest open source'owa. Wcześniejsza część było, też część rzeczy do wizualizacji stanów kwantowych, do symulacji jest open source'owa. Sam projekt nie jest. Jak chodzi o taki projekt, tego Virtual Lab nie monetyzujemy. To była dość konkretna decyzja z kilku powodów. Po pierwsze, no to jest jednak edukacja i to się ciężko monetyzuje, bo z jednej strony mam uczelnie, które raczej nie są skore do wydawania środków, a jeśli to jest proces sprzedaży trwa lata. Z drugiej strony są czy edukatorzy, czy studenci, którzy też rzadko z własnej kieszeni wyciągają pieniądze, zwłaszcza, że to jest konkurencja z wszystkim. To jest YouTube'em, TikTokiem, dowolnymi stronami. I to nam nie służyło jako narzędzie do zarabiania. To było sztuczne narzędzie do pokazania technologii, że da się wykonywać obliczenia kwantowe dla kilku cząstek w przeglądarce, bez instalacji czegokolwiek. I takie demko technologiczne. I da się z tego zrobić prosty interfejs. Z kolei jako Quantum Flight Lab żyliśmy z tworzenia interfejsów dla firm, które produkują hardware kwantowy, czyli komputery kwantowe. Na przykład dla jednej firmy Pascal z Paryża, no tutaj stworzyliśmy taki interfejs, trochę wyglądający jak program do edycji dźwięku albo wideo, gdzie można klatkę po klatce zobaczyć, jak się przeprowadzają obliczenia kwantowe na ich maszynach. Z interfejsem zaprojektowanym od zera, z naszą symulacją, która w czasie rzeczywistym symulowała mniejsze układy, a większe to tak z pewne opóźnienie, powiedzmy. Jakbyście wygrali Webby Awards, co byście z tym zrobili? No, w sensie, nie, przecież byliśmy bardzo dumni i się tego bardziej cieszyliśmy, prawda? Pytam się o to, czy macie jakąś wizję rozwoju tego produktu? Czy on jest w jakiś sposób skalowalny? Czy możecie go dalej rozwijać? Tak, jeśli chodzi o ten produkt, to jest tak, że jest tak zrobione, żeby działo. I działa, i obliczenia się dzieją na każdego komputerze. To się nie dzieje w serwerze, więc może niezależnie, czy to skorzysta z tego 5 użytkowników, czy 5 tysięcy, działa tak samo dobrze. I były takie parę jakichś kursów online tej właśnie informacji kwantowej, quantum computingu, gdzie nagle wchodzi bardzo duża grupa osób, bo to jest online, więc to nie jest tyle na sali, tylko naprawdę na całym świecie. No i oczywiście to działa bez żadnych zarzutów. Co jakiś czas to rozwijamy, no to raczej w czasie wolnym, bo to, żeby to rozwijać tak full time, no to potrzeba to budżetu. No i chwilowo właśnie, czy obecnie tak chodzi o Quantum Flight Lab, no to nie prowadzi działalności. I ja i Clem robi coś innego, Clem działa w takiej firmie Classic, też obliczenia kwantowe w Tel Awiwie. Ja wróciłem do AI, ale to nie wykluczamy właśnie dalszego rozwoju. No ale już teraz sporo się dzieje tam, sporo to robi. Mówisz, Piotrze, o tym, że wróciłeś do AI. Tak. Znasz zespół pracujący w OpenAI? Znaczy, znam tam kilka osób. No, w tym jeszcze znam studiów Wojtka Zarembę, który jest jednym z założycieli OpenAI. I to, no i to jest naprawdę, to co robią, to jest niesamowite. Dlaczego to jest niesamowite? Dlatego, że tworzą rzeczy takie w stronę ogólnej sztucznej inteligencji. Czyli nie takie rzeczy, które są też skomplikowane i były dużo przełomowe, na przykład, że tylko albo aż rozpoznaje obrazy albo analizuje, nie wiem, dane medyczne, tylko coś, co teoretycznie może być wszystko. Na przykład jak jest ChatGPT, to można rozmawiać o wszystkim. Można o pogodzie, można o historii, może tłumaczyć poezję, może rozwiązywać zadania z fizyki kwantowej zresztą. Nawet ostatnio było taki test, że ten model ChatGPT-4 rozwiązał egzamin końcowy z obliczeń kwantowych takiego znanego profesora Scotta Ronsona,
mocne B, czy tak na polskie czwórka. Czy może nie 100%, ale po prostu zdecydowanie zdał od ręki. Jakbyś miał dzisiaj przewidywać, a może wiesz, co stoi za sukcesem ChatGPT? Dlaczego akurat GPT 3,5 uzyskało taką skalę? Jedynka, dwójka nie była taka popularna. Giganci technologiczni prześcigają się dzisiaj w tworzeniu czatów. Bez skutku widzimy porażkę Mety, widzimy porażkę Google'a. Dlaczego akurat OpenAI się udało? Znaczy tego od końca nikt nie wie, ale dokładnie, dlaczego im w tym momencie? Ogólnie modele, które używają... Nikt? Oni też tego nie wiedzą? Dlaczego? Jak wiedzą, no to się tych nie chwalą wszystkim. Ale są dwie rzeczy. Jedna to jest model, druga to jest dane. I jak chodzi o model, to jak chodzi o czwórkę, to nic nie zdradzają, co to za model dokładnie. Ale poprzednie wersje to jest tak zwany transformer, bardzo konkretna architektura sieci neuronowych, która jest używana w wielu innych projektach też open source'owych, na przykład BERT i podobnych. W pewnym sensie to jest bardzo proste ćwiczenie. Dostaje tekst, część słów się tam wycina, jest takie zadanie niczym z nauki języka, fill the blanks, czyli w te brakujące miejsca wstaw słowo. I często to wymaga i znajomości słów, i gramatyki, i koncepcji, i kontekstu. Kontekstu często. I to jest bardzo proste zdanie, ale okazuje się, że bardzo potężne. Że uczy się nie tylko języka od zera, to nic nie wie o języku angielskim ani żadnym innym, ale koncepcji, abstrakcji, czasami takiego wnioskowania logicznego. Czy to jest takie generator takich treści, że no, wygląda z daleka ładnie, a to nie ma sensu? Czy to jest coś, co myśli? To tu jest cienka granica. I to jest do pewnego stopnia, to jak się dzieci uczą języka, to pierwsze powtarzają słowa, potem powtarzają czasem sensem, a potem nagle formują wypowiedzi, które po prostu są związane z tym, co chcą, co chcą przekazać, co widzą. Jako ktoś, kto tworzy AI, w jakim kierunku będzie to dzisiaj podążało, rozwój AI będzie podążał? Technicznie no to jest duży przełom. To jest pytanie, jak dalej się to rozwinie. Czy to będzie w miarę stabilizowało się, czy jeszcze dużo się nie rozwijało i tego też nikt nie wie. Ja podejrzewam, że nie ma argumentu, że OpenAI to będzie jedyna firma, która tak robi. Czy to Google, czy Facebook mają silne zespoły i na pewno chcą uzyskać taki model. Mają swoje modele do tekstu, one nie są takie potężne, nie tak dobre. Może to jest kwestia architektury, może kwestia danych. I no, też warto śledzić, co się będzie stało. Jest jakaś petycja embargo na rozwój, ale to nie wierzę, że to przejdzie. Niezależnie, czy to dobre, czy złe. Już nie chcę się w to wdawać. Bo inne firmy też będą z tym chciały startować. No tego nie wiadomo. Jedna rzecz, która wiadomo, że będzie działać właściwie, czy wiadomo, albo podejrzewam, to, że się to zmodernizuje. Wiele modeli, których używaliśmy, na przykład, albo używamy nawet w tym GPT-2, dało się użyć na własnym komputerze. A jeśli nie własnym, takim serwerze, który możemy łatwo wynająć. Takie modele, na przykład jak jest ten ChatGPT, czy ten model pod spodem GPT-3 czy 4, mamy dostęp przez API. Czyli my wysłamy dane, dostajemy wynik. Nie możemy tego sami sobie postawić u siebie na serwerze. To znaczy, że to jest pełna kontrola nad tym, co wysyłamy, co dostajemy. W dowolnym momencie może firma przyciąć na przykład, jak to może używać, albo w ogóle może używać, może zmienić cenę. Więc to jest uzależnienie się też pewnie od jakiegoś gracza zewnętrznego. Elon Musk wczoraj na antenie BBC powiedział, że sztuczna inteligencja jest pierwszym instrumentem, który ma tak silną, destrukcyjną cechę względem człowieczeństwa. Zgodziłbyś się z takim zdaniem? To jest częsty pogląd, że to może być destrukcyjne. Jeśli chodzi o mnie, no to jestem względem tego... Zresztą chodzi o jakie ryzyko. Jeśli chodzi o ryzyko takie długofalowe, że jest terminator i niszczy ludzkość, wielu moich znajomych to bardzo popiera. Ja jestem sceptyczny z tego powodu, że to nie jest takie... To bardzo antropomorfizujemy taką AI. To nie ma samo z siebie celi, samo z siebie, przez tego przewidywania znaczków. To nie motywacji, to nie ma instynktu przetrwania, które wszystkie wyewoluowały. Po prostu organizmy, które nie mają instynktu takiego, no to się albo nie rozmnożyły, albo w ogóle nie przetrwały. A to nie jest tak, że ma, tylko powinniśmy to inaczej nazwać? Że używamy po prostu słów najbliższych nam, przypisanych człowiekowi, ale tak naprawdę ma jakąś formę osobowości. Wojtek Zaręba, na którego się powołałeś, w jednym z wywiadów udzielonych w języku polskim, notabene, powiedział, że są w stanie nadać czatowi GPT osobowość. Cechy osobowe tak, tylko chodzi mi, to jest wiele, wiele rzeczy i tak technicznych, i filozoficznych. I teraz jak chodzi o rozmowę, to da się nadać osobowość. Można rozmawiać jak z, nie wiem, z asystentem, można rozmawiać jak
z jakimś ostatnio był jeden znajomy zrobił taki bardzo ciekawy test, żeby wytłumaczyć fizykę kwantową polszczyzną, a taką uliczną polszczyzną. I to było urocze. Tam trochę klnął, trochę tam mówił tak jak do po prostu swojego ziomka. I to było też ciekawe. Taki prosty sposób edukacja pod strzechy w tym sensie. I tak jeszcze można to robić. Tylko to nie jest to samo, co sprawczość. Swoją drogą takie sieci idziemy na zasadzie taki feed forward, czyli dostałem dane, jest wynik. Mhm. Nie takiej pętli zwrotnej, tak myślimy. To jest taki bardzo duży wzór matematyczny, głównie dodawanie mnożenie, bardzo proste. No tylko tych operacji nie jest tam 10, 100, tylko są miliardy, a jeśli nie więcej dużo. Na koniec chciałem Ciebie zapytać, co byś powiedział osobom, które śledzą to, co się dzieje dookoła od listopada 2022 roku, czyli od momentu, kiedy świat ujrzał ChatGPT 3,5 i się w nim zakochał, jednocześnie go nie rozumieją, zajmują się czymś zupełnie innym, nie mają wiedzy technologicznej, robią coś zgoła innego, ale widzą, że pomału ten świat przenika również do ich rzeczywistości. Co byś im powiedział? Nie, żeby się tym pobawili. To jest prosty dostęp, więc żeby zobaczyć, jak to działa i jak nie działa. Z jednej strony. Z drugiej strony, żeby nie traktowali tego wyrocznie. Czasem mówi do mądre rzeczy, czasem zupełnie bełkocze. Mhm. Znaczy tak często ludzie, prawda? Więc to jest takie ryzykowne, jak ktoś stwierdzi, że to musi mieć rację. To jest tam na danych poprawnych i niepoprawnych. Też ten model ma jakieś pewne ograniczenia. Ale to też ważne, że to zmieni rynek pracy. Już to zmienia. I to jest super zagrożenie, bo wcześniej mieliśmy automatyzację takich rzeczy manualnych, na przykład wiele pracy fizycznej. Kiedyś to było tak, że jak jest krzepki mężczyzna, no to coś sobie znajdzie. Przynoszenie jakichś worków z cementem czy czym innym. Teraz wiele rzeczy robią maszyny w fabrykach, w transporcie. Wiele takich zajęć szkoleń intelektualnych czy takich rozmowy, no to nie dało się tego przerzucić do maszyny. No teraz to można. Nie mówię o prostych botach, mówię o zaawansowanych sprzedawcach, którzy na przykład, albo księgowych i tak dalej, którzy mogą być tak samo kompetentni, albo i bardziej niż ludzie. I to jest tutaj, trzeba śledzić, jak to będzie działać, bo osoby, które będą tutaj wiedzieć, jak tego używać, będą do przodu. Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Chcesz powiedzieć, że nie ma odwrotu, że każdy nawet do tej pory nie do końca zaprzyjaźniony z technologią, musi zacząć je z niej korzystać, tak jak kiedyś z kalkulatora? Na pewno stopnie. Jak nie wiem, ktoś zajmuje się masażem, prawda, no to nie zostanie szybko zaoutsourcowane na AI, prawda? Ale na przykład jak ktoś się zajmuje, nie wiem, czymś właśnie dowolnym takim przybiórku, w tym programowanie, w tym sprzedaż, w tym księgowość, no to może to wpłynąć. W jaki sposób, to też jest kwestia i społeczna, i prawna. I jak ktoś to tak gdzieś powiedział, że no to się AI się ustawiło, bo... Że dobrze się AI ustawiło. Tak, że AI się dobrze ustawiło, bo takie zawody typu babcia kolezetowa to raczej nie zostaną zautomatyzowane, a AI sobie tworzy sztukę i poezję, a my właśnie dalej musimy zapierniczać, jak chłopi pańszczyźniani. Piotrze, dziękuję Ci za tą rozmowę i trzymamy kciuki za Webby Awards, żeby dzięki nagrodzie, którą mam nadzieję zdobędziecie, uzyskał wiatru w żagle. A nawet jeżeli nie ze względu na nagrodę, to nominację, która już jest warta największych braw dla Was. Ja też bardzo dziękuję i zobaczymy, co będzie. Trzymam kciuki. I głosujemy, dlatego, bo jedna z opcji dostania nagrody to jest też są głosy ludzi. Tak więc pod filmem na YouTubie, pod mediami społecznościowymi, gdzie Państwo oglądają ten film, można głosować na Was do 20 kwietnia. Tak, byłem bardzo wdzięczny.